zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska strażnicy miejscy dokonują takich kontroli. Każdy strażnik miejski posiada upoważnienie od prezydenta miasta Opola, żeby taką kontrolę w domach robić i rzeczywiście kontrolujemy tutaj domki jednorodzinne, a także domy wielorodzinne, gdzie jest tutaj są kopciuchy tak zwane, czyli że jest palone w piecach. Ta kontrola polega na tym, że tutaj strażnicy udają się do miejsca, gdzie znajduje się piec i tutaj naocznie stwierdzają, proszą zawsze mieszkańca, żeby piec otworzył i sprawdzają naocznie, czy nie są spalane odpady. W przypadku podejrzenia, że mogą być spalane odpady, pobieramy próbkę, która następnie jest wysyłana do laboratorium i tutaj na podstawie składu chemicznego już mamy informację jasną, czy były spalane odpady. W przypadku, kiedy tu już stwierdzimy naruszenie przepisów, czyli tej ustawy o odpadach, że są spalane odpady, można nałożyć mandat do wysokości 500 zł. Jeżeli mamy tutaj, widzimy, że to naruszenie jest bardzo, bardzo duże, czyli już tutaj ten wynik z laboratorium rzeczywiście wskazuje, że zostały przekroczone duże normy, może być skierowany wniosek o ukaranie do sądu i wtedy ta grzywna jest dużo wyższa, bo może być do 5000. Rzeczywiście zdarza się, że czasami palą osoby paliwem, które jest dozwolone, nie spalają odpadów, a ten dym jest dziwny. No to też zależy od pieca, tak, od jakości pieca, od sposobu odpalania pieca, tak. No nie zawsze ten węgiel jest dobrej jakości. Tak, to jest sezonowo, jeżeli tutaj już jest zimno i mamy sezon jesień, zima, tak, zima, wiosna, to mamy rzeczywiście tych zgłoszeń dużo od mieszkańców, ale także sami tutaj obserwujemy stan zanieczyszczenia powietrza i wtedy typujemy miejsca, gdzie patrole będą kontrolowały. Możemy zalecić to, żeby nie spalać odpadów. Na pewno nie spalać odpadów, nie spalać petów, gazet tak z kolorowych, tak one są nasączone farbą, różnych innych odpadów, starych ubrań, butów, bo takie przypadki mamy, bo to wszystko naprawdę bardzo truje nas wszystkich, to się unosi do powietrza i tym wszystkim oddychamy. Więc nasz apel jest taki, żeby nie spalać odpadów. W Opolu mamy obecnie program funkcjonujący, się nazywa Czyste Powietrze Odek dla Opola. W ramach tego programu można się starać o dofinansowanie od zmiany sposobu ogrzewania. Nabór będzie ogłoszony w styczniu, bo zawsze my robimy tak, że od stycznia nabór, do października jest realizacja. Teraz rozliczamy jeszcze dotacje za ten rok, więc zapraszamy w styczniu. Będzie można uzyskać dofinansowanie nawet do 20 000 zł, jeżeli chodzi o pompę ciepła. Jeżeli mieszkaniec ma nieruchomość na terenie miasta Opola, lokal czy też budynek jednorodzinny, może starać się o takie dofinansowanie. Warunek jest pierwszy, podstawowy. Musi mieć czynnego kopciucha i chce go zlikwidować. Trzeba pobrać wniosek, może go też u nas wydrukować, wypełnić na miejscu. Do wniosku trzeba dołączyć tytuł prawny do nieruchomości, akt notarialny, wypis księgi rejestrowej. W przypadku najmu lokali komunalnych, no to taka umowa najmu. Zdjęcie tego istniejącego źródła na paliwo stałe i podpis wszystkich właścicieli. To jest wszystko, co trzeba, że tak powiem, zrobić, żeby móc zainicjować ten proces. Później komisja rozpatruje ten wniosek, jeżeli wszystkie dokumenty się zgadzają, podpisujemy umowę. Zielone światło jest dla beneficjenta, że może rozpocząć inwestycję i ma czas do 15 października danego roku. Dotacja nawet może osiągnąć do 10% zwrotu, więc środki są. My też pomagamy, że tak powiem, podjąć decyzję. Tak, to nie jest tak, że ktoś do nas przychodzi i zostawiamy go z tym problemem. W ramach programu Czyste Powietrze tego rządowego też mówię, można uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji, więc można to połączyć. Naprawdę warunki są do tego, żeby taki kopciuch zlikwidować i zamontować sobie nowe źródło ogrzewania.